Moi drodzy, mamy tym barka i mamy test na COVID-a. Zaprawdę zrobienie takiego testu kosztuje 450 zł. Jest wyprodukowany w Chinach, ale jest holenderskiej firmy. Więc otwieramy, żeby było, że jest oryginalny i nalewamy prosto świeży sok z tym barka. I zobaczmy, co nam powie. Może zbliżenie tutaj. O, już się pojawia. Zaraz się dowiemy, czy nasz test jest chory na COVID-a. Przepraszam, czy nasz sok z tym barka, jabłko i mięta ma COVID-a, no bo to jest duża dwulitrowa paczka. A ja w międzyczasie się napiję, żeby nie było, że to coś innego. No i zobaczymy. Podobno kozy mają COVID-a, a także awokado ma COVID-a. I za chwileczkę dowiemy się, jak miarodajne są testy, którymi są sprawdzani wszyscy przedsiębiorcy w całej Polsce i galaktyce na Ziemi. No i oczywiście ci, którzy są wrzucani pod respiratory. O, już się robi test. No i proszę bardzo. Nasz Tymbark zachorował na COVID-a. No, takie to jest wiarygodne. Proszę zobaczyć. No cóż, zatem moi drodzy, Tymbark idzie na kwarantannę. Tak jak i wszyscy przedsiębiorcy w Polsce i w całym europejskim świecie.